Którym jest Rexar? Akurat Rexar ostatnimi czasy jest dla mnie dość łatwym przeciwnikiem do pokonania, gdyż hunterzy, jakich spotykamy, to są Deathrattle hunterzy. Z tą księżniczką Huhuran, zwaną przez krąg moich znajomych księżniczka Huhuruhu. Tak, i mamy na dzień dobry Katuna. To nie jest karta, którą chciałbym dostać w pierwszej turze, ale plus jest taki, że chociaż mamy ognisty wojenny topór, więc jeżeli to będzie jakiś agresywny hunter, to... Jak będzie to jakiś agresywny hunter, to zawsze będziemy mogli to zabić. Hunter z prorokiem zagłady, okej. Ale faktem jest taki, że tego proroka zagłady nie dobrał, więc korzystając z okazji zabijemy słonia. A na kolejną turę mamy ewentualnie walnięcie, więc nieważne co wystawi, to myślę, będziemy sobie mogli z tym bardzo łatwo poradzić. Tymczasem mamy kolejnego słonia, który znowu nie dobrał karty. Więc jak widzimy, póki co wszystko idzie po mojej myśli i myślę, że zrobimy tak. Słonia się pozbędziemy. Broń może mi się przydać na kolejną turę, ale faktem jest taki, że fajnie, bo jakby jakiś tańszy stronnik mi do ręki wpadł. Bo czwarta tura, a ja nie za bardzo mam co wystawiać. Oczywiście mamy świnie. Hafera, naszego polskiego prychacza, który zawsze się trafia. No to korzystając z tego, że mamy dwa razy grzmotnięcie tarczą, to wykorzystam je w ten sposób. Gdyż tutaj raczej dużo wielkich stworów bym się nie spodziewał, więc grzmotnięcie tarczą mi się za bardzo tutaj nie przyda. Zainfekowany wilk. Dobierzmy najpierw kartę, zobaczę co nam się trafi. Kolejny blok tarczą. Gdzie są wszyscy moi stronnicy, ja się pytam, bo to trochę już się smutne robi. Że zaraz szósta tura, jeszcze nic na stół nie wystawiłem, bo nie mam za bardzo co. Swoją drogą mamy w dłoni dwie najdroższe karty z mojej talii, więc jak widzimy jest ciekawie. Ale idzie na face, tak po prostu rozkaz zabicia na mordę. Jak widzimy... Gracz może przestać grać face hunterem, ale face hunter w jego mózgu zawsze zostanie. Dobra, mamy bójkę. Bójka się może akurat przydać. Więc... A, źle, nie w tej... Dobra, misplay. Tak, ludzie mnie zagadują i przez to robię misplaye. Powinienem najpierw zabić nożownika, a potem zniszczyć wilka. Wtedy bym nie dostał dwóch noży na mordę. Ludzie mnie zagadują. Jeszcze tutaj sam siebie zagaduję i takie właśnie dziwne rzeczy wychodzą. Kurczę, dobierze sobie dwie karty. Dobierze sobie dwie karty. Mam nadzieję, że mój stwór z dwoma ataku nie przeżyje. Ale w sumie bardzo dobrze znak łowcy w taki beznadziejny sposób zmarnował. Bo to oznacza jeden znak łowcy mniej dla niego, co nie zmienia faktu, że tak czy siak nie mam za bardzo co używać. Mamy brana. Ale brana nie będę używał po prostu jako tempo na stole. I jest lew. No nie fajnie, nie fajnie. Brana nie chcę użyć, bo bran może mi się przydać później. Walnięcie z kolei może być całkiem okej. Tylko, że tak, nie będziemy zabijać lwa. Nie będziemy używać walnięcia, myślę, że po prostu użyję gromasza. Bo obawiam się trochę o moje życie, a gromasz po mojej stronie może zmotywuje mojego przeciwnika, żeby trochę się tradeować. Swoją drogą, zaraz mamy dziesiątą turę. A ja mimo tego, że połowa mojej talii to stwory buffujące Katuna, to nadal mój Katun nawet nie ma 10 ataków. Więc jak widzimy, jest przewspaniale, bym tak powiedział. Tarczowniczka, której nie mogę użyć. Znaczy, użyć mogę, ale armora nie dostanę, więc trochę słabo. Dobra, wiecie co, ja użyję Brawla. Może to nie jest dobry pomysł, żeby w tej turze Brawla używać, ale jednak każdy punkt obrażeń, przed którym się powstrzymam, jest dla mnie teraz bardzo ważny. Swoją drogą oczywiście jego najmocniejszy stwór musiał mojego Brawla przeżyć. A Katun jak nie miał 9 ataków, tak nie ma nadal. Ojojoj. Kolejna tarczowniczka. Dobra, wiecie co? Ja muszę jednej użyć. Jest to bardzo przykre, że bez okrzyku bojowego, ale ja muszę jednej użyć. Bo to się dla mnie zaraz źle skończy. Powiem wam, że takiego złego doboru kart jak w tej grze to ja nie miałem. Kolejny znak łowcy. W sumie nawet to dobra informacja, bo to oznacza, że moje większe stwory będą na owy znak łowcy odporne.
Okej. Dobra, jest księżniczka, co oznacza, że żadnych defratul tutaj nam nie uaktywni i mamy justikarkę. Dobra, zacznę mu uciekać z armorem, aczkolwiek to jest takie słabe uciekanie, bo tak czy siak po tej turze będę miał mniej punktów życia niż mam teraz. To jest absurd, to co się tutaj właśnie w tym momencie dzieje. Oczywiście zabójczy strzał się musiał trafić. Przecież ja tu zaraz zginę. Serio? 7 HP. Dobra, trzeba coś dobrać. Uderzmy księżniczkę. Dobra, jest apostoł Katuna. To jest akurat bardzo dobra informacja, dlatego też wystawimy brana. Apostołem Katuna zabijemy księżniczkę. I nam zostanie 7 punktów życia w najlepszym... Nie, w sumie 5, bo jeszcze Hero Power. No ale mój przeciwnik tak czy siak musi się teraz z moim branem wytrejdować. Okej. I kolejne spuścić psy. No! No to pozamiatane. Jeszcze najlepszy nożownik mu się trafił. Na serio poszedł na face? Okej! Okej! Brawo, po prostu w tym momencie rozwalił mi mój przeciwnik mózg totalnie. Co to miało być? Dobra! No to ma za swoje. Będzie nauczka za niezbijanie brana, ale w ogóle... Ach, i to właśnie jest, jak nagle Face Hunter dostaje nerfa i osoba, która owym Face Hunterem wbiła 6. rangę, musi grać czymś innym. To było po prostu ranga 6. Skill 100% po prostu. No dobra, to Doomsayera się pozbędziemy. No i myślę, że tutaj mi nie pozostaje nic innego, wystawiamy Katuna. No i raczej już nie mam jak tej gry zbić, ale powiem wam, przegrać, ale powiem wam, że nie wiem jak ja z tego wyszedłem. Tak naprawdę mój przeciwnik oddał mi pewne zwycięstwo, grając jak bezmózgi face szaman. Więc myślę, że ta nagroda mi się zdecydowała, ta wygrana właściwie mi się zdecydowanie należała. I mamy 6. rangę. Po prostu to było cudowne. Więcej takich przeciwników poproszę. Dzicz jest dzika, możesz korzystać z wszystkich wydanych kart. Dzicz jest dzika, dzicz jest zła, dzicz ma niezbyt ostrego kła. Jak widzimy, naszym przeciwnikiem o 5. rangę będzie szaman. Jeżeli to będzie znowu face szaman, to się chyba trochę zdenerwuje. Swoją drogą dziwię się, że co chwilę spotykamy face szamanów. Po prostu nie rozumiem ludzi. Mamy w grze nowe Cyrillion kart, z którymi można potestować, z którymi można się dobrze bawić, bo w sumie myślę, że głównie o to chodzi. A i tak większość ludzi nadal gra face szamanem, który tak naprawdę nie różni się praktycznie niczym od tego, co mieliśmy przed dodatkiem. Plus jest taki, że tym razem chociaż mamy co używać w pierwszej, w drugiej, w trzeciej, w czwartej turze, bo często zdarza się tak, że właśnie moje stwory do Katuna się nie pojawiają w ogóle i potem mam problem. Teraz pewnie Flame Tong Totem pójdzie, a jednak błyskawica. W sumie dla mnie to dobra informacja, bo to znaczy, że jedna błyskawica mniej na mordę. Więc jest okej. O, niestety totem ognistego języka, tego już nam się nie udało uniknąć. Więc myślę, że zrobimy tak. Żeby coś wystawić, to apostołem Katuna zbijemy boską tarczę. Mógłbym uderzyć totem, ale tak naprawdę nic by mi to nie dało, bo w kolejnej turze on by się swoim 3-1 z boską tarczą wytradował, nie tracąc swojego 3-1, a totem w dalszym ciągu by żył. Więc myślę, że zbicie boskiej tarczy jest tutaj lepszym pomysłem. I oczywiście mu się musiał trafić totem z Tauntem, czyli chyba najgorszy dla mnie do pokonania w tej sytuacji. No dobra, to totem zbijemy. Wystawimy kolejnego stwora do Katuna, który jak widzimy ma już 12 punktów życia, więc ewentualnie tarczowniczki w 7. turze, o ile oczywiście do tej tury dożyję, będę mógł użyć i dostać 10 punktów armora. Więc może nie będzie tak źle. No ale powiem wam, że face szamani, jeszcze z tymi nowymi giantami 7 na 7 za 4 many,
są coraz bardziej przegięci i prawda jest taka, że Blizzard miał sprawić, że meta spowolni, a w konsekwencji straciliśmy anty-agro karty, a szaman nic nie stracił, a zyskał jeszcze stwora 7/7, co jest dla mnie trochę nielogiczne. Tym bardziej, że Blizzard postanowił znerfić Big Game Huntera, czyli jeszcze bardziej buffnąć nowego face szamana. Tak, oczywiście jak widzimy znowu będzie szedł wszystkim na ryło, bo czemu nie? Face is the place, wiadomo, nie opłaca się w ogóle tradować. Myślę, że w tej turze pójdzie wujka. Zbijemy jeszcze jednego wilka na wszelki wypadek, żeby mieć większą szansę, że przeżyje coś beznadziejnego. Na przykład stwór 1/1, jak w tym przypadku. Oczywiście najbardziej bym się cieszył wtedy, kiedy by przeżył mój stwór 4/2. Ale tak też jest spoko. Nie można wymagać od tej gry zbyt wiele i zbyt dużo szczęścia oczekiwać. Tak też jest nie najgorzej. Dobra, mamy wiecznego wartownika i kolejna agro face karta. Wieczny wartownik jest jeszcze gorszy od lava shocka. Dobra, na szczęście jest kolejna apostołka Tuna, w którym tutaj możemy się bardzo ładnie wytradować. A w kolejnej turze 10 armora dla mnie. Więc może jakoś uda mu się uciec. Mi właściwie uciec od niego. Żeby tylko Doomhammera nie dobrał. Bo Doomhammer jest magiczną bronią, którą przy użyciu dwóch Rockbiterów przeciwnik może zadać nam w mordę 26 punktów obrażeń. Z jednej broni, bawniętej dwoma kartami. Ach, jest Giant 7/7, on także oczywiście musiał się pojawić, bo czemu nie? Co gorsza, drugiego Brawla nie mam, a nawet nie mam jak za bardzo egzekucji aktywować. Dobra, zrobimy tak. Czuję się trochę niezbyt bezpiecznie w obecnej sytuacji, więc Gianta zabijemy w ten sposób. Trochę lipę, że zmarnowałem na niego i Shield Slama, i egzekucję. Ale mój przeciwnik zawsze ma tam dwa punkty overloada i raczej mała szansa, że mu drugi giant do ręki wpadnie. To już by było dla mnie wyjątkowo pechowe, gdyby to się przytrafiło. I tak, dziwię się, że siódma tura jeszcze żyje. O Jezu, już Sir Płetwin. I oczywiście hunterowy hero power, bo przecież za mało mnie po mordzie bije. Po prostu cudowna talia, taka skillowa. Dobra, to przeszkodźmy mu na chwilę. Wystawmy podwójnego taunta, plus tą kartą jest taki, że nawet jeżeli dostanie silensa, to drugi taunt 4/6 tak czy siak zostanie. No i okej, w kolejnej turze może pójść tarczowniczka i moje hero power, ewentualnie gromasz, żeby mojego przeciwnika na chwilę czymś zająć. A co zrobimy, to wszystko zależy od tego, co zrobi mój przeciwnik w tej turze. Mamy 10 HP, w razie czego jeszcze żyje. Więc mnie przeciwnik niezbyt szybko zjechał. No i co? Ktoś tutaj chyba ma problem teraz. No dobra, to zrobimy tak. Wystawię sobie tarczowniczkę. Dobiorę armor. Myślę, że jednak dobieranie armora jest dla mnie w tym momencie bardziej cenne. No i to, co mogę, to poczyszczę. Gromasz pójdzie w kolejnej turze. Z kolei w 10 myślę od razu wystawię Katuna. Jeżeli mój przeciwnik teraz w jakiś dziwny sposób w dwie tury mi nie zbije 22 punktów życia... Nie, w sumie w 11 pójdzie Katun, bo teraz pójdzie Gromasz, a w kolejnej pójdzie Katun. Więc jeżeli w ciągu dwóch tur mój przeciwnik nie zbije mi 22 życia, to jest spora szansa, że mamy wygraną. Kurczę, kolejny totem ognistego języka. To już jest mniej fajne dla mnie w tej sytuacji. I eksplozja lawy, niestety na drugiego taunta. No okej, to teraz myślę zrobimy tak. Warto aktywować Gromasza, ale warto było też zniszczyć totem. Więc zrobimy tak, Gromaszem zaatakujemy Troga. W sumie to też trochę w złej kolejności zrobiłem, bo Gromaszem powinienem zaatakować konnego Argentu, wtedy Gromasz by miał jeden punkt życia więcej. Ale w sumie w kolejnej turze i tak prawdopodobnie mamy zwycięstwo, więc tutaj jakoś ten jeden punkt życia nie ma za bardzo znaczenia, tym bardziej, że szaman raczej face, to znaczy na pewno nie ma żadnych heksów, rimowali i tego typu rzeczy.
Więc gromasz jest w miarę bezpieczny. Dobra, mamy na stole 16 plus 14, dokładnie to, co jest na stole plus katun, to jest dokładnie 30 punktów obrażeń, więc jeżeli... Dobra, mamy Doomhammera, jak widzimy jednak się pojawił, pójdzie od razu... Tak, poszedł od razu kruszyskalny oręż, ale wydaje mi się, że to jest już niestety trochę za późno dla mojego przeciwnika, żeby tą grę wygrać. Zbija nam co prawda armor. Hero Power nam zbije kolejne dwa punkty, chociaż czekajcie! Bo jeżeli mój przeciwnik teraz dobierze kruszyskalny oręż, to uderzy nas za 10 plus 2 z Hero Power, więc 12 punktów życia stracimy, więc... Na razie katuna używać nie będziemy, wolę zagrać bezpiecznie, żeby nie było 90% szansy na to, że nie zginiemy, tylko 100. Póki mamy pewne zwycięstwo w kolejnej turze, to lepiej nie ryzykować, nie ma to najmniejszego sensu. Bo jeżeli bym wystawił katuna, który by go nie zabił, on by z kolei dostał kruszyskalny oręż i bym zginął, no to bym był niezbyt pocieszony, tym bardziej, że to jest moja decydująca gra o piątą rangę. No i wygląda na to, że nasz face shaman dostał to, na co zasłużył, czyli... Miejmy nadzieję, że spadnie na szóstą rangę za karę, za granie takimi głupimi dekami. Jeszcze zakończymy bardzo ładnie grę katunem i gromaszem. No i piątą rangę udało mi się wbić. Powiem szczerze, że było to łatwiejsze niż myślałem. Dużo ludzi krytykowało, że wojownik jest beznadziejny. A tymczasem ja sobie pokombinowałem, pododawałem, pousuwałem te karty, które mi się nie sprawdzały. I po raz pierwszy w życiu całkowicie złożoną przeze mnie talią udało mi się wbić piątą rangę.